No cześć. Morze, góry, Mazury. Dokładnie tak brzmią nazwy trzech głównych kierunków wyjazdowych w Polsce. Zwłaszcza jeżeli pochodzisz z Polski Centralnej i nazywasz się Giovanni Gdziebądź, bo oczywiście nie chcę uogólniać, ale ja byłem w swoim życiu w różnych innych miejscach, również za mało lata, w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, Górach Świętokrzyskich, Okunince nad Jeziorem Białym w województwie lubelskim, gdzie połowa mojego rodzinnego miasta spędzała wakacje. Ale ten trójpodział jest w mojej głowie tak mocno zakotwiczony, że czasami łapię się na tym, że przeglądając mapę odkrywam jakąś nową krainę geograficzną i po prostu wypucha mi głowa. Dokładnie tak było z Pojezierzem Brodnickim i Doliną Drwęcy, która tutaj pięknie się prezentuje. I mam nadzieję, że znajdzie się choć jedna osoba, która jest w dokładnie tej samej sytuacji, to jest nie wiedziała, że istnieje Pojezierze Brodnickie i przyjedzie tutaj i doświadczy tego co my, bo kurczę, to jest naprawdę niesamowicie. Spójrzcie tylko, mili państwo, tu Drwęca bije się jak Snake. Coś zwariował nam dziś montażysta. Wybaczcie proszę, lecz liczymy, że zostaniecie tu. Witamy na YouTube. Dzień dobry! O, my tu nie mamy mikrofonu wziętego. Taką mamy na dzisiaj atrakcję, że mam swojego... Wiesz co ty masz? Masz mega zoom. Nie mam, oczywiście, że nie mam. Na dzisiaj mamy taką atrakcję, że wynajęłam sobie własnego gondoliera. Pachoła! I dzięki temu mogę podziwiać widoki z kajaka. I naprawdę jest co podziwiać. Spływ rozpoczęliśmy między Głęboczkiem a Jajkowem i zakończymy między tym samym Jajkowem a Tamą Brodzką. Samochodem trasa liczyłaby 4,5 km, a kajakiem 18. Ten fragment Drwęcy znajduje się w Brodnickim Parku Krajobrazowym, dlatego zamiast zabudowań jest dzika przyroda. My oczywiście wypatrujemy wydry. Brądź, widzisz go? Widziałaś tą czaplę? Tak, widziałam, ale chyba jej nie nagrałam. Druga leci, leci druga! Proszę się nie obijać. Tam z tyłu. Obijają to się twoje wiosła. Dosłownie i w przenośni. No jak spotkamy tą wydrę dzisiaj, czy nie? Oczywiście, że spotkamy. Ciekawe skąd pochodzi Szymon Wydra. Albo buja jakby pochodził z Brodnicy. I jakbyśmy go spotkali na kajakach. Co ma być, to będzie. Drwęca to jedna z najpiękniejszych rzek nie tylko w Polsce, ale i całej Europie, ponieważ udało się zachować jej naturalny, bardzo silnie meandrujący charakter. Na całej swojej długości jest rezerwatem przyrody, co czyni ją najdłuższym w Polsce rezerwatem ichtiologicznym, czyli zorientowanym na ochronę gatunków ryb. Łososia, pstrąga, troci i certy. Certyfikowany. W tych okolicach Drwęca pełni też inną rolę. Jest rzeką graniczną i określa południowe i wschodnie granice Pojezierza Brodnickiego. Tak jak na północy Osa i Gac, a na zachodzie nie pamiętam. Dron Johnson, przyjmuję ten kącik hydrologiczny. Otóż wyróżniamy w Polsce 5 makroregionów będących pojezierzami. Mazurskie, Pomorskie, Wielkopolskie, Iławskie i Chełmińsko-Dobrzyńskie. I częścią tego ostatniego jest Pojezierze Brodnickie. Tak jak Pojezierze Olsztyńskie jest częścią Pojezierza Mazurskiego, a Pojezierze Suwalskie częścią Pojezierza Litewskiego. Ale to temat na inną opowieść. Marek Mostowiak, dzień dobry. Nie, nie ruszaj, nie ruszaj kajakiem w ogóle.
super. Ile czasu spływamy? W półtorej godziny? Godzinę? Spotkaliśmy jednego człowieka na brzegu. Jak to zrobić? Po pierwsze, można wybrać rzekę taką, powiedzmy, nieoczywistą. Ale druga podpowiedź, spływamy w poniedziałek. Ups. Pokrzywki. O. I co teraz? Musisz się położyć. Muszę się położyć? Tutaj dołożę do mojej super kolekcji. Ale to jest jakieś żyjątko. Żyjątko, żyj sobie. To bielik? Weź go zagadaj, żeby odleciał. Chciałem powiedzieć coś śmiesznego, ale nic nie wymyśliłem na szybko. To powiedz coś niesmiesznego. Że nie ma co się utrwęczać. Śmieszne czy nieśmieszne? Ale to jakiś kontekst jeszcze jest potrzebny. No. Jeżeli ktoś z was wcześniej nie słyszał o Pojezierzu Brodnickim, to nie ma co się utrwęczać. Jest kontekst? Jest. Jednak jest jeden człowiek. No Mielno. Nie, Mielno to jest zbiczno tutaj. Podobno tam są gofry. Jeszcze nas tam nie było. Ale pojedziemy na gofery. No jak? To jest nasz punkt docelowy. Tym razem dopływamy do mostu i przed mostem mamy odbić w prawo w strumyk, którego jeszcze nie widzę. Aktualizacja. Podczas całej podróży spotkaliśmy 5 osób i żadna z nich nie była Szymonem Pytrą. Niestety, nie miało to miejsca w Sieszczowcowicach, w Jajkowie. Użytek ekologiczny. Lasy stanowią 60% powierzchni Brodnickiego Parku Krajobrazowego. A wody 8,5. Kręcę się tutaj w okolicy jeziora Zbiczno, które rzekomo miało być najbardziej skomercjalizowanym. No i nigdzie nie mogę znaleźć tych gofrów. Ale zabierzemy was w bardzo ciekawe miejsce, nie w Zbicznie, a w Grzmięcy. Chociaż jest to gmina Zbiczno. Jest to budynek, pani mi przybyła pieczątkę, to wam powiem. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu. Ośrodek znany z restytucji jesiotra ostronosego. Restytucji, nie resuscytacji. No i kierownictwo tego obiektu było na tyle sympatyczne, że wpuściło nas do środka z kamerą. Także zapraszam. Element. Jak tam? O, panie Krzychu! Wróciłem jeszcze na parę dokrętek. Ale powiem panu szczerze, trzeciego przyjeżdża mały jesiotr już z Niemiec i już byśmy was nie puścili. Nie? Od 2006 roku prowadzimy restytucję takiego gatunku, jakim jest jesiotr ostronosy. Pierwszy ten jesiotr przyleciał tutaj do nas z Kanady. Odbieraliśmy go na lotnisku i przywoziliśmy tutaj, wkładaliśmy do słoju wajsa, wylęgaliśmy tą ikrę, bo to przylatywała ikra. Pierwsi Europejczycy robią, Niemcy, tą ikrę jesiotra ostronosego, ale jak ona przychodziła z Kanady jeszcze kilka lat temu, to wiecie, ile kilogram tej ikry kosztował? 100 tysięcy złotych. Normalnie można z ulicy sobie wejść tutaj, czy jak to działa? To znaczy najczęściej grupy są umawiane, ale są wyjątki. Jeśli przychodzi jesiotr ostronosy, na rybek jesiotra ostronosego, to w tym momencie hala jest całkowicie zamknięta ze względu na to, iż jesiotr jest bardzo taki stresogenny. Teraz idziemy do drugiej hali. To sporo szczęścia mieliśmy teraz, co? To znaczy tak, w tej chwili mamy akurat jesiotra syberyjskiego, ale to już jest inny gatunek, taki łagodniejszy pod względem wychowania i inkubacji. Jesiotr ostronosy jest bardzo specyficzny. To jest ryba dwuśrodowiskowa, żyje w słonej i słodkiej wodzie. My ten gatunek wylęgamy, podchowujemy, wpuszczamy do rzeki tutaj pobliskiej Drwęcy lub do Wisły. Ten jesiotr płynie sobie około 4 tygodni do morza, tam żyje
około 18 lat i później wraca z powrotem w to miejsce, gdzie był wpuszczony. Także jak tu niektórzy młodzi ludzie, którzy tu przebywają, mówią, ma bardzo wspaniały, twardy dysk, że tak powiem. Także on wraca sobie tutaj, powinien wrócić tu na nasz teren, składa tą pierwszą ikrę i wraca z powrotem do morza, do tej wody słonej. I później wraca za 4 lata. To jest, że tak powiem, taka stara ryba, bo przecież krzyżacy tutaj u nas w Malborku na swoich stołach menu mieli jesiotra właśnie, ale ona w latach 60. XX wieku ta ryba wyginęła. Dokładnie w 1965-66 ostatni jesiot był złowiony koło Chełmna na tym terenie. Waga takiego dorosłego jesiotra to nawet może sięgać 100-150 kg, nawet i więcej. A długości? No, 1,80 m. Czyli mojego wzrostu ryba. No. Pan wyobraża sobie teraz darło takiej ryby, jedna osoba nie może, no musi być kilka osób, 3-4. Także tej ikry jest, tak jak wspomniałem, od 80 do 120 sztuk, tysięcy sztuk w kilogramie. Tak jak pana obserwuję i słucham, to bardzo satysfakcjonująca praca. No, 30 lat prawie pracy, także no, wcześniej zajmowaliśmy się tą gospodarką rybacką na tym terenie, ale już od 10 lat odłowy gospodarcze są wstrzymane i dzisiaj głównie skupiamy się na akwakulturze. No, zapładniamy, wyręgamy te ryby, później widzimy, jak one wzrastają, także no, nieraz niektórzy przyjaciele mówią, no to są nasze dzieci. Mm-hmm. No pan to chyba potomstwo to może liczyć w milionach. Mamy taki monitoring, który monitoruje, ale nie tylko kamera, ale monitoruje to, co jest w wodzie, czyli pH, tlen, temperaturę, wszystko. Jeśli są jakieś zmiany w basenie, to wtedy pracownicy dostają SMS-a, że tam coś się dzieje na przykład, nie? Wspaniale jest spotykać takich pasjonatów. My myśleliśmy, że ta wycieczka potrwa 15-20 minut, trwa półtorej godziny. No i co? Myślę, że słówko restytucja już na zawsze każdy z nas zapamięta. Natomiast drugie mądre słowo na dziś. Gatunek anadromiczny, żyjący w dwóch środowiskach. W wodzie słodkiej i w wodzie słonej. Reprezentant jesiotr ostronosy. A my jesteśmy na ścieżce bobrowiska. Nie trudno jest tutaj spotkać zimorodka. Gdzieś tutaj powinna być jego norka. Bo one nie mieszkają w dziuplach na drzewach, ale w norkach, jak Tadeusz Norek. My tymczasem idziemy... No nie! Znajdujemy się przy jeziorze Njelbark. Ja mam wrażenie, jakbym był w jakiejś grze komputerowej, jakby to było sztucznie wygenerowana kraina, bo... Od jednego z miejscowych usłyszeliśmy, że najpiękniejszym okolicznym jeziorem jest jezioro Njelbark, już poza Pojezierzem Brodnickim. Ale nie mogliśmy o nie nie zahaczyć, postanowiliśmy się przekonać. I faktycznie jest bardzo ciekawe, ponieważ na środku ma wyspę pełną mew śmieszek, które są niezwykle głośne i pewnie zaraz usłyszycie. Jezioro ma też ciekawą historię, ponieważ czerpano z niego piasek, który transportowano do Warszawy, żeby odbudować naszą stolicę. Njelbark warto obejść dookoła, ponieważ z różnych punktów są różne perspektywy na wyspę i czuję, że jesteśmy coraz bliżej mew. Coś myślisz o tym, co ja? Myślę, że myślę o tym samym. Chybocze się to jak sam pierun. Ale po pierwsze warto było tutaj zajść, a po drugie bardzo warto tutaj zajechać i obejść sobie to jeziorko, jest naprawdę kapitalne. No, myśleliśmy, że obejdziemy sobie Njelbark, ale nic bardziej mylnego, bo tutaj droga się urywa, mimo iż mapa pokazuje co innego. Natomiast i tak warto tutaj przyjechać i zrobić sobie te 3/4 pętli, razy 2 to 1,5 pętli, no to nawet lepiej. Idę do kochanki.
Obejdziemy ją. Do kochanka idziesz. Nie. Jezioro kochanka. Kochanka. Nie kochanek, kochanka. Idę do kochanki. No właśnie nie. Jezioro kochanka. Zobacz. Czyli idziesz do kochanka, Roberta. No nie, idę do jeziora. Dobra. Chodzi o to, że są piękne szlaki piesze. I sobie obejdziemy teraz jeziorko. Co to było? Co? O Jezu, takie długie i czarne i śliskie. No za skroniec pewnie. Nie, to nie był za skroniec, to inne niż widzieliśmy. Pietrek, tu po prawo nie idź. Żmija zygzakowata. No na torfowisku wysokim. Ja chciałam tylko powiedzieć, że często można spotkać. Nie wymyśliłam jej sobie. Tu całe jezioro, bo obeszliśmy je co prawda nie dookoła. Bo się nie dało. Ale prawie. I tu nie ma absolutnie nic. Żadnej infrastruktury. Jest jeden ośrodek odgrodzony, przez który nie mogliśmy przejść. Przede I on nie działa. Nie ma ludzi. Nie spotkaliśmy nikogo. Całe jezioro jest po prostu... no... lasu. Informacja dla wszystkich, którzy też chcieliby zobaczyć drwęce z góry, ale nie dysponują dronem. Według naszych informacji najlepszym miejscem do tego jest wzgórze zamkowe w Kurzętniku. I to już co prawda jest nieco poza pojezierzem brodnickim, ale bliziutko. Niemniej, jadąc tutaj, przekroczyliśmy granicę województwa warmińsko-mazurskiego. Ale nasza ścieżka wije się normalnie jak drwęca. Widzisz to? Okazuje się, że chyba samochodem można na szczyt zajechać. Niewiele brakowało, żeby bitwa pod Grunwaldem była bitwą pod Kurzętnikiem. Ale tak się składa, że Jagiełło przechytrzył Krzyżaków, no i wszyscy wiemy, jak skończyła się ta historia. Niemniej, zamek na Kurzętniku, w Kurzętniku, warto odwiedzić, bo jest tutaj bardzo ciekawie. Można trochę poczuć historię, ale jednak widok z góry, no, nie umywa się do tego, co możecie zobaczyć z Jonesa. Ciekawą atrakcją tego niewielkiego miasta jest również największy w Polsce Północnej ośrodek narciarski, który sąsiaduje z areną tubingową. Jest 6 różnych tras, włącznie ze skocznią, która ląduje na takiej wielkiej podusze. No, ciekawie to wygląda. Niestety ta atrakcja akurat nie funkcjonowała, kiedy tam byliśmy, a byliśmy pod koniec czerwca. Stale wyłączony z użycia jest za to stary przystanek kolejowy Kaługa, chociaż budynek znalazł drugie życie. O! Wydra! Mariusz Wydra! Dobra, czy to jest bojka? W ogóle mnie to zastanawia. Czy to tam? To jest bojka, czy to jest butelka? To jest bojka. To nie jest bojka. To jest bojka. No oczywiście, że bojka. Dobra. Drodzy Państwo, ta kamera, z której teraz kręci Zonia, to nie jest jedyna kamera, która poszła w ruch na tej łódce. Halo, Johnson? Zgłaszam się, ale musimy to naprawdę szybko ogarnąć, bo mam niewiele baterii. Proszę, ustawcie się. Okej, okay. Chociaż może z drugiej strony. Bęk, mamy to. Dzięki za dziś. Widzimy się już niedługo. Dzielny Giermku. Jesteśmy z ciebie dumni. Dziękujemy, że jesteś. Trochę baliśmy się go łapać na łódce, bo to zawsze jest taki stres. Ale... dobra robota, mordo!